Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terrarię, oczywiście, który sezon? Sezon trzeci. I dzisiaj będzie Hard Mode. Teraz są ostatnie minuty, kiedy jeszcze jesteśmy przed tym wielkim, bardzo fajnym, ważnym wydarzeniem i znalazłem stylistkę, bo stwierdziłem, że no niestety, ale nie udało mi się jej znaleźć do tej pory, więc trochę przysiedzę tutaj w pobliżu miasta tego jaskiniowego i aż mi się uda znaleźć stylistkę, udało się. Kiedy jej zrobię domek i w ogóle wielu innym NPC-tom, to pewnie się jeszcze okaże. Natomiast powiem wam tak pokrótce, co robiłem poza nagraniem, bo parę takich spraw było, które trzeba było dopiąć koniecznie jeszcze przed zabiciem Wall of Flesha. I na przykład zrobiłem platformę w piekle. Wygląda ona tak i wydaje mi się, że wystarczy. Jest ona na tyle długa, że raczej posłuży nawet na masterze. Jeśli by się zdarzyło, że po prostu jest za krótka, bo też jest taka możliwość, to najwyżej po prostu będzie kolejne podejście do walki. I w związku z tym, że bardzo długo mi tutaj zajmowało budowanie platformy, to mam dosyć sporo tych laleczek, przywoływaczek, o to nie muszę się kompletnie martwić. No i jeszcze na przykład udało mi się wyrwać u Traveling Merchanta bardzo fajne rzeczy, w tym uszy pandy i kostium księżniczki. Jest to oczywiście nawiązanie do Rosaliny z Mario i jest również jej pecik Luma, bodajże Luma, taka gwiazdeczka. Ogólnie to nie grałem w Super Mario Galaxy, ale wiem o czymś takim. Kiedyś grałem w Super Smash Bros. I tam była ta postać. Nie będę tak śmigał, bo to wygląda śmiesznie, ale koronka jest całkiem fajna. Niemniej jednak wolałbym chyba sobie troszkę pośmigać w ubranku hydraulika, to oddawać mi tutaj kostium pandy. Też posegregowałem sobie rzeczy w magazynie, bo stwierdziłem, że nie będę tego robił na nagraniu. Też troszkę niestety, ale brakuje mi tutaj miejsca, więc możliwe, że jeszcze go bardziej uzupełnię, bądź będę coś wyrzucał, bo nie ma opcji, żeby tak żyć. Na przykład jeszcze starałem się o taką ciekawą rzecz jak Rainbow Dye, czyli właśnie barwnik tęczowy. Jest to ten intensywny. Co ciekawe, na wersji 1.4 robi się go o wiele łatwiej, dlatego że za każdym barwnikiem, jak robimy sobie, czekajcie, pylon w sumie jest w moim domku teraz, jakoś tak wyszło. Za każdą roślinkę czy tam jakiś składnik dostajemy dwa barwniki, przez co czy dzięki czemu nie musimy zbierać drugi raz tego samego na Rainbow Dye, tylko właśnie możemy sobie od razu dwa zrobić i zrobić ten intensywny. Myślałem, że to będzie bardzo fajnie wyglądać z moimi butami, które takie partikle zostawiają, ale szczerze wygląda to średnio. Głównie jest jakiś kolor taki zielony i tak zimnie to wygląda. O wiele bardziej mi się podoba czerwień na tych wódkach. Zobaczcie, jakie fajne ślady zostawiają. Mega. Tutaj reszta barwników. Jeszcze starałem się wydropić Nazar, bo Nazar później na hard mode byłoby trudno zdobyć. Zawsze się męczyłem, jak przed hard mode'em nie udawało mi się zdobyć. I też bardzo fajne propozycje dawaliście mi odnośnie domku. Też ponaprawiałem niektóre tutaj błędy, jak brak drewna czy coś. I na przykład bardzo mi się spodobała propozycja, czy jaś, żeby umieścić tutaj w karczmie, w barze barmana, w sumie na logikę, oraz jeszcze strój kucharza. Bardzo fajnie to tutaj pasuje i kucharz czy tam właśnie ten barman też nie narzeka, jest mu tutaj dobrze. Jeszcze party girl mi się tutaj wprowadziła, choć nie zamierzałem, żeby ona tutaj była, tak jakoś wyszło. Muszę jeszcze później im porobić domki, ale szczerze powiedziawszy nie spieszy mi się, bo na hard mode będą jeszcze okazje, żeby je zbudować i prawdopodobnie od dzisiejszego odcinka zwiększymy tempo zabijania bossów, bo jest ich po prostu w pierona. Dosłownie teraz, jak już wkroczymy w hard mode, to nie będzie odwrotu i mamy bardzo dużo bossów, w tym jednego nowego, jeszcze mini bossa, dlatego troszkę tych walk będzie, na to musicie się przygotować. No i tak koniec gadania, może już powoli będziemy przechodzić do samej walki. Muszę sobie zrobić potki. Potki są kluczowe i mam taktykę, dokładną taktykę, to zrobię, gdy już wejdę w ten hard mode, dlatego możecie się trochę zdziwić, bo będzie to nietypowe zagranie. Wezmę sobie jakieś potki i też zrobię nowe, bo z pewnością się przydadzą. No i możemy sobie zrobić więcej mikstur, a tutaj jeszcze w ogóle okazało się, że lawa z góry mi spłynęła. Prawdopodobnie jak zbierałem kamień do budowy domku, to musiałem tutaj coś zepsuć i tak jakoś wyszło. Jakiś efekt motyla powstał. No nic, w każdym razie zrobię sobie jeszcze jakieś potki. Tak samo możemy zrobić ten lepszy, o wiele lepszy jedzonek z ryb. W każdym razie regeneration mam bardzo mało, a potki się też na początek w ogóle hard mode'a przydadzą. Co dalej? Inferno Potion? No nie jest jakoś super. Jedną już zresztą mamy. Mana regeneration mam dużo, nie potrzebuję. Tutaj można Magic Power Potion pod Zapinator. I czy jest ten cały Rage Potion? Czy nie mam niestety rybki?
Mam... oj, nie mam hemopirani. To chyba się wybiorę, wiecie? Jest kolejna hemopirania. Myślę, że tyle mi wystarczy, przynajmniej jak na razie. Zróbmy sobie potki i zaraz pójdziemy na tego Wall of Flesha. Będę go bił oczywiście z Zapinatora, bo będzie to broń, która jest... która da radę spokojnie. Dodatkowo jest jeszcze Flame Lash. Flame Lash też jest bardzo mocną bronią i nawet nie wiem, czy nieporównywalną na ten etap do Zapinatora. Odkąd dostała buffa, jeszcze zauważyłem, że trafia dwóch przeciwników, tam odbija się od jednego i wleci w drugiego. No, masakra po prostu. W każdym razie jest tu jeszcze... Nie wiedziałem, że z Crimson Tiger Fishy da się w ogóle robić Seafood Dinner. To w sumie dobrze, bo z nich chyba nie było jakichś specjalnych wartościowych mikstur. To dosyć sporo mi ułatwia. No dobra, w każdym razie mamy tu jakieś zapasy. I zabalowałem niestety z kasą, zobaczcie. Jedna platynka mi została, musiałem sobie coś też posprzedawać. I cóż mogę powiedzieć, jestem bardzo podekscytowany tym, co teraz nas czeka. Zacznie się jeden z moich ulubionych etapów w grze. W szczególności, że jeszcze bardziej wszystko podbuffowali, jeszcze więcej tam zmieścili kontentu. Więc będziemy mogli sobie wszystko ładnie zobaczyć, obadać. Tutaj jeszcze może potki mining na razie wyrzucę, bo jest ich troszkę mało. No i chyba jesteśmy gotowi. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem, ale zawsze mam takie wrażenie, jak się szykuję przed czymś ważnym. Też nie bez powodu mam te wędki i nie myślcie, że tutaj trochę podszedłem do tego bez głowy, że mam te wszystkie rzeczy ze sobą, bo możliwe, że od razu mi niemalże będzie to potrzebne. No i chyba już koniec gadania. Pójdziemy na tego WoFa, zabijemy raz, dwa raczej, zobaczymy, jak Zapinator się na nim sprawdzi. No i jedyny problem, jaki może się pojawić, tak podejrzewam, no to problem z obroną. Jeśli WoF bije o wiele więcej, na przykład z laserów, to może pojawić się problem. Też rozważałem, czy może używać jakiegoś mounta, ale wydaje mi się, że budki w zupełności dadzą radę, chyba żeby pod koniec troszkę się przyspieszyć. Wiecie co, dwa impy zrobię, bo one nawet sporo mogą bić. Ejku, laleczki nie wziąłem. Laleczki nie wziąłem, to wiecie co, zrobię taki myczek, że przyjdę tutaj, o. I teraz potek powrotu, przy okazji sobie wykorzystamy. I lecimy po laleczkę. Lecimy na bosika. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak tego sobie życzę. Dobra, to tutaj mogę wrzucić w sumie lalkę. Potki piję. O, też mi steaka zjadło, nie wiedziałem, że je. Akcesoria chyba też jest, też są spoko. Też jest spoko. I lecimy na WoFa. Levi the Guide został zabity. I zobaczymy. Rozważałem też, żeby bić tego bossa z większą rozdzielczością, ale uznałem, że ta mi wystarczy. A fajnie, bo mogę kontrolować czas. Co? Zobaczcie, ile on ma HP już. Jejku. Co tak szybko? Jak on padł? Przecież on nic nie może zrobić. Jaki słabiak! Jaki ty jesteś słaby! Co oni ci zrobili na tym Master Mode'zie? Ja nie mogę, to aż mi ciebie szkoda trochę! Nie tak sobie to zaplanowałem. Przecież to jest parusekundowa walka. No zobaczcie sami. Chociaż trochę ginę, bo on przyspieszył. Oj, oj, dobra, udało się. No pod koniec zrobiło się gorąco, ale przecież to była parusekundowa walka, nie wiem ile mogliście liczyć w sumie, ile to potrwało, ale bardzo szybko i dostałem wreszcie po raz kolejny po Skeletronie od razu szpeta, to jest fajne. Goat Skull, a nie, to jest mount, nowy mount, jaki kurczę koziorożec, co to w sumie jest? To jest goat, to jest koza jakaś taka bardziej ognista. I przyspiesza się dosyć fajnie. Tylko wiecie, mam hard mode. Ja nie chciałbym tutaj za dużo sobie przebywać, bo troszkę mi się spieszy. Natomiast widzę, że on osiąga 61 mil na godzinę, kiedy no prawie dwukrotnie więcej. Fajne, fajne. I mamy też relikt. Do reliktów planuję sobie zrobić w ogóle osobną jakąś gablotkę albo coś takiego. Ale na to jeszcze przyjdzie pora. No i co, otwieramy treasure baga, mamy Clockworka, Clockwork chyba został znerfiony, albo mi się wydaje. Mamy też Demon Heart, czyli kolejny slot na akcesoria. Kurczę, 7 slotów, na tej małej rozdzielczości to ciężko by było grać z minimapką, no. Wchodzi mi na mapkę wszystko. Dobra, to ja może się przeteleportuję, czemu armia goblinów od razu? To nie było w planach, no nie było tego w planach. A wiecie, że armia goblinów ma tego kurczę goblina Samonera, który jest strasznie takim... Naprawdę, nie lubię go. Naprawdę go nie lubię.
i zawsze mnie wkurza. W szczególności jak przychodzi taka armia goblinów na sam początek hard mode'a, zanim zdążyłem w ogóle cokolwiek zrobić. To może zrobię dobrą minę do złej gry i postaram się mimo wszystko wam wyjaśnić tutaj, na czym będzie polegać w sumie dzisiejszy odcinek. Otóż jak ubiliśmy Wall of Flesha, podobno w sumie jeszcze są z niego nowe dropy, więc wypadałoby bić, jak przyjdzie kolejny guide. Natomiast co do root, bo tutaj jest oczywiście etap zbierania nowych root hard mode'owych. Żeby zebrać takie rudy, to standardowo musimy zniszczyć Crimson Altar. Jednakże jest taki pewien problem, bo gdy właśnie zbiję ten Crimson Altar, to jest szansa, że następnej nocy może mi się już pojawić boss mechaniczny. I tego bardzo chciałbym uniknąć, bo kurczę, nie czuję się teraz gotowy na kolejne walki, a nawet jeśli by mi się udało, to no nie chciałbym aż tak szybko iść, kiedy jest jeszcze content na ten początek hard mode'a, fajny przed tymi bossami mechanicznymi. Więc zdecydowałem, że zrobię troszkę inaczej, dlatego że jeszcze było parę zmian w crate'ach. O, Goblin Summoner jest. Kiedyś wspominałem, że już teraz nie można sobie nałowić crate'ów przed hard mode'em i później otworzyć dla root na hard mode'zie. Teraz jest tak, że są osobne hard mode'owe crate'y. I właśnie, no nie, kota mi zabił! Jejku, ale ja ginę. I właśnie możemy sobie nałowić tych crate'ów hard mode'owych, z nich zdobyć sztaby dopiero. I jeszcze możemy sobie połowić w ogóle te wszystkie crate'y na biomie Crimson. 202 z Chaos Balla! Jaki damage? No w sumie z meteorytową zbroją to trochę nic dziwnego. Ciekawe, czy Goblin Summoner dostał nowe dropy. Szczerze, to by mnie to nie zdziwiło. Ale będzie trudno. No w każdym razie jeszcze Soul of Night'y można zdobyć z crate'ów. I to też warto wiedzieć, Soul of Night'y są, to czemu by z tego nie skorzystać, no. I właściwie tyle. Taki był plan na odcinek, żebyśmy rudy nowe pozdobywali z crate'ów. Co jak tutaj wypycha tych przeciwników. Nie wiem, czy mam pić potki, czy je marnować. No w sumie mogę wykorzystać, bo i tak mi się dosyć szybko to wszystko zbiera. Nie mam tam jakichś specjalnych braków. No i spróbujmy zabić tego goblina. No i 201, no przecież to nie jest gra, jak przychodzi ci taki pypeć i kurczę wywala ci za tyle. Mogą być nowe dropy w ogóle z Goblina Summonera, mogą być przecież, może być relikt. Ostatnio na Dungeon Defenders przecież doszedł na przykład mount nowy. Więc chciałbym gościa sobie ubić. Ale to jest bardzo trudne. Z takim ekwipunkiem na sam start. No i patrzcie jeszcze, ile tych jest. Mogę Flame Lashem spróbować wyeliminować. Też on jest o tyle fajny, że namierza. Ale długo tak nie potrzymam. Potki wypiłem. Może jakieś kryty fajne wejdą. On ma już połowę HP. No. Dawaj. Widzę, że wysyła te Chaos Balle. Spróbujmy go zabić. Ale żeś mi pokrzyżował plany. Jeszcze te kule w ogóle. Bicie padów na goblinie. Kule w ogóle. Idź ode mnie. Ja cię nie chcę. Ja cię po prostu, kurczę, wydziedziczam. Wiecie, moje HP wygląda całkiem atrakcyjnie, ale jeśli on wywali taką bułkę za 200 znowu, to nie będzie atrakcyjne. Ani trochę, gwarantuję wam. Więc do samego końca trzymać go. Trzymać gościa. Chodź tu. No. Dobra, padł. Shadow Flame Hexdoll, czyli wygląda na to, że żaden nowy drop mi nie wyleciał niestety. No jeszcze mam 57% inwazji. Ale z tego coś już można bić w sumie. Nawet to bije. Z bliska fajny damage. Ale to są w sumie ci słabi przeciwnicy. Armia goblinów została wyautowana i dostałem kapelusz. Hehe, kapelusz. W sumie taki kapelusz mi nawet pasuje, kiedyś nosiłem chyba w seriach. Dobra, wywalę te wszystkie rzeczy, nie są mi potrzebne na razie. Harpun też. I zróbmy może taki myczek, że weźmiemy sobie masterbaity. Wezmę sobie to, co mam, tutaj też powinny gdzieś być. Chyba włożyłem do money traf. Tak, włożyłem tutaj strój anglera. I pójdziemy sobie łowić smacznie crate'y. Postaram się, żeby to nie było nudne, więc spokojnie. A sobie bardzo dużo tym ułatwimy. Jedyne co tak chciałbym, tak kusi aż żeby sprawdzić, to driadę, bo słyszałem, że u niej można dostać nasiona przeciwnego zepsucia niż się ma. I czy to jest prawda? No ja tutaj nigdzie takich nasion nie widzę, ale doszły jakieś nowe te, chyba że musi być na jakimś biomie, na pewno Hallowed Seeds'y rozdaje.
Przeszedłbym się w sumie po moim świecie i zobaczył, czy gdzieś się zatruły jakieś miasta albo coś. To też możemy od razu zrobić, bo jest to niezwykle ważne. Uuu! Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie możemy niestety iść do naszego miasta, dlatego że ono jest całe w Crimson i niestety już tam się nie liczą te domki jako mieszkania, dlatego że oni tam nie mieszkają. Ale się pokićkało teraz. No, ale z tym się tak naprawdę liczyłem, to chociaż zobaczmy, czy Glowing Mushroom. Glowing Mushroom też się zmieniło. Też się zmieniło, też jest całe w Crimson. Cholercia, czyli wyautowaliście mnie z dwóch wiosek. Tylko została mi dżungla, biom leśny i oaza. To było do przewidzenia. Zobaczmy natomiast, gdzie jest Hollow. Zobaczmy, jak stoimy z Hollow. Czy on będzie nam przeszkadzał, czy może jednak będzie git. Ale ten koń, ta koza jest mega. Goblin Tinkerer już został zabity. Bardzo fajny mount. Ja myślałem, że tylko pety są z bossów, a na przykład mounty to są bardziej z tych takich eventowych, jak na przykład ten Dark Mage był z Old One's Army. Wall of Flesha też chciałbym sobie pobić, tylko nie wiem jak to... Nie mamy guide'a. Ale ogólnie to warto sobie pobić, bo tam jest bodajże nowy bitch, z tego co słyszałem. Nowy bitch i bitch może się przydać. Że trzeba było to wziąć pod uwagę, budując to i tak samo w sumie w kwestii miast na powierzchni. To mi się nie podoba, bo ile w ogóle odniosę się pewnie jeszcze do systemu pylonów, co o nim sądzę i nie tylko, o tyle właśnie już muszę powiedzieć, że niestety jedną z takich wad jest to, że od razu nam się może coś złego dziać z tymi wioskami, gdy już jest Jezus, jak mi wywaliłeś! Spadaj na drzewo! Aj! Drugi jeszcze przyszedł żółw. Dobra, już widzę, co tu się stało. Hollow jest na biomie śnieżnym. Niezbyt mi to odpowiada. Nie lubię ogólnie takich połączeń, ale z drugiej strony może nie będzie to aż takie złe. Tu się też Crimson zrobiło. Raz, dwa może przyjść do mojego domku. To mnie trochę zniechęca od przedłużania walk z mechanicznymi bossami. Steampunkerka pomogłaby raz na zawsze zażegnać ten problem. Miałem mówić na Crimson i sprawa trochę załatwiona, bo zrobiło mi się fajne źródełko z tym Crimson. Jakby można widzieć w tym wszystkim pozytywy tej całej sytuacji. No nie miałem za bardzo takiego, którym mógłbym łowić, a tak to te crate'y Crimsonowe wyłowię Soul of Nightami fajnie. Może jeszcze na burzę piaskową dam radę. Dobra, to ja zamieniam się tutaj w wędkarza. Uj, łyknąłem wszystkie potki, w tym te, które do walki są. Niedobrze, niedobrze, nie tak miało być. Miało być zupełnie inaczej. Jest Pearlwood Crate. Nowy crate. Jest to zastępca, powiedzmy, czy hardmode'owa wersja crate'a. Normalnego takiego, kurczę, drewnianego. I tylko LED nam wypadł. A tu jest Hematic Crate, czyli następca crate'a Crimsonowego. No i będzie, pewnie będą wypadały te Mithril Crate. To jest hardmode'owa wersja ironowego crate'a, żeby było jasne. I z danych crate'ów mogą wylecieć różne, przeróżne, kurcze, rudy. Na przykład to nie jest tak, że z wooden crate'a mogą wylecieć tytanowe tam rzeczy. To też trzeba mieć na uwadze. Bardzo szybko udaje mi się też wyławiać rzeczy. Też taki dosyć fajny plus. Uuu, udało mi się mieczek wyłowić, Blade Tank, czyli ten taki, kurcze, jęzor. Jęzoro miecz i on wypuszcza te crimsonowe partikle. Nie jest zły, ale też jakoś nie uważałem nigdy, żeby był specjalnie dobry. Kiedyś jakoś próbowałem się do niego przekonać. Na pewno na start się przyda. Będziemy mieli czym się tak bronić, widzicie, że dosyć sporo potrafi nawet zasadzić, ale osobiście uważam, że są lepsze bronie, bo ten, żeby wypuścił partikle crimsonowe, to trzeba... Oj, w ogóle lampiony w tle się zrobiły. Trzeba po prostu uderzyć przeciwnika, a to może być problem. I właściwie tyle. Możecie o tym wiedzieć lub nie, ale doszedł nowy boss. Właściwie dwójka nowych bossów w Terrarii 1.4. Jeden z nich jest na początku hard mode'a. Można go bić jeszcze przed mechanicznymi. I prawdopodobnie w następnym odcinku dopiero to zrobimy. Ale dzisiaj możemy już sobie tę przywoływaczkę znaleźć. Mogę wam pokazać, jak ona wygląda, jeśli nie oglądaliście mojego filmu na ten temat i możecie zobaczyć tutaj w tej serii od razu, jak to się przedstawia. Wiecie co, bo mi tutaj brakuje tych miksturek. Mithril Crate! Nie wiem, czy mam otwierać od razu, ale Falcon Blade. Słabo. Co jak co, ale przeciwników to dosyć sporo się tu respi. To trzeba przyznać. Może po respie tutaj impy, tylko one mają taką wadę niesamowitą, że zresztą jak mój Flame Lash, no nie działa w wodzie. O!
Titanium Crate, to jest odpowiednik złotego Crate'a na początku gry, przed Hard Mode'em. I mamy Adamantite i Enchanted Sword, no właśnie, bo Golden Crate i Titanium Crate wypuszczają ten Enchanted Sword, który bądź co bądź jest przecież do Zenifa, a można go nie mieć na świecie. Mithril Crate i Orihalcum. I kolejny Mithril Crate. Iron Bar. Perult Crate. W sumie dwa. Anchor. No nie lubię tego przedmiotu, ale jest Palladium. Palladium nie jest złe. Kobalt jeszcze tutaj. Dużo się tego ciśnie do eku. I kolejny. Czyli może jednak nie jest on aż tak rzadki. Aha, i zanim też powiecie, Mangetsu, kurczę, upupczyłeś się, delikatnie mówiąc, z laboratorium, przecież wszystko masz tam pod ziemią i nie możesz się tam dostać. Otóż mogę, mam przecież muszelkę Demon Conch i jakby to dosyć sporo mi już daje możliwości dostania się tam, także nie będzie problemu. Może przeciwnicy będą trochę dokuczać, ale to właściwie tyle. I jest właśnie crate, który chciałem, bardzo rzadko o dziwo lecą. Rotted Fork, serio. Po co mi to? Aha, jeszcze sobie przypomniałem, czy jest pani zoolog może? Ona chyba umarła niestety, szkoda. Szkoda, czemu tutaj dwóch siedzi? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci coś tam. Wybierzmy się może na walkę z Wall of Flesh'em. Wiem, że to takie nagłe, ale pomyślałem, że może jeszcze jakieś dropy wylecą nowe, a wiecie, że ostatnio dosyć szybko poszło z tym bosikiem. Dobra, no to portal. Myślę, że wszystkie potki mogę łykać, tam nawet te nałowienie. Mam ich dużo w każdym razie, no i lecimy jeszcze raz. Runda druga. Daj mi nowe dropy, emblemy na pewno by się przydały. Clockworka niby dostałem, ale czy będę z niej korzystał? Niby mogę, ale tak jakoś nudne to jest, szczerze. Ja się troszkę innymi kryteriami w tej serii kieruję. A ten Zapinator to wydaje się wciąż ciekawe, chociaż już widzę, że powoli zaczyna odstawać od broni. W sumie też nie można było tak w nieskończoność tego ciągnąć, ale na bossów, na Wall of Flesh'a jeszcze jak najbardziej się jeszcze sprawdza. Też Flame Lash ciekawy, jak może tam grupkę przeciwników czasem załatwić. Ale to się bardziej dociąga do tych hangerów, a mi zależy na biciu przecież samego WoFa. No to dobijamy powoli. Może jakiś kryt wejdzie jeszcze. Byłbym wdzięczny. No, bo mam mało HP. To jest to, czego się bałem wcześniej. Z obecną zbroją. Albo że mi się platforma skończy, nie daj Boże. Oj. Dobra, udało się. 500 mu chyba wywaliłem, bo tam pokazało przez chwilę damage per second. Dobra, bierzemy dropy. Znowu jest mountik. Dobra, to sprzedajemy, chociaż on nie lubi tu być. To troszkę zaniżone te ceny. Ale no nic, mamy Sorcerer Emblem, Breaker Blade. On chyba dostał buffa? Deals more damage to unhard enemies, tego nie było. Czyli jak ktoś ma full HP, to więcej się bije mu. Ciekawe, wymyślili. Tu mamy na Sorcerer Emblem, znaczy na Sorcerer, na maga, w razie czego. I przyda się w sumie do naszego Zapinatora teraz. Chociaż trochę tam zboostuje. 81 magic damage, ej, na starcie to nawet... Nawet spoko liczba. Dobra, to jeszcze raz. Ale to już może tak szybciej, bo wiecie jak to wygląda. Ula la la la. Ale się przeliczyłem. Niestety. Gonimy. Może jeszcze przeżyjemy. Zobaczymy. Przeżyjemy, zobaczymy. Dobra, dawaj bosik. Wiem, że mnie chcesz dorwać. Ciągnij mnie. Jeszcze o, lecę. O kurde, jak mi HP schodzi, patrzcie. Wow. Ale szybko pochłania ten Corruption, naprawdę trzeba mu przyznać, tylko jeden dzień minął, a on już tak dużo tutaj zajął tego, za niedługo to będę mógł w tym źródełku nie łowić. I to nawet byłoby mi na rękę, ponieważ widziałbym, czy jest burza piaskowa, czy nie. O! Blood Mummy, nowa grafika Mummy. Tej krymzonowej nie widziałem chyba jeszcze. I jest Dark Shard, to jeszcze taki chyba drugi potrzebujemy, jak dobrze myślę. Chyba dwa Dark Shardy były na Onyx Blaster. Czemu Day Trader umiera? Co mu tam zrobiliście? Nie mam pojęcia. Ale jest kolejny Blood Mummy. Dawaj Dark Shard. Dawaj Dark Sharda. Dawaj. I co nie dał? Dawaj mnie tego Dark Sharda. No. Dawaj. Jak nie ty to tamten. Jak nie ty to kto? No nie ma dalej. Jest. Możemy zobaczyć co to są za nowe itemy hardmode'owe u niej. I tylko. Aha. Jest tam gdzie powinno być. Spoko. Nawet kot przyszedł. Ile jeszcze mam rozwalić tych mumii, żeby dali mi drugiego Dark Sharda? No ja nie wiem. Dawaj!
Dawaj, no macie szczęście, że chociaż tyle was się tutaj pojawia. Też jak tutaj się bijemy, to tak mam gdzieś z tyłu głowy, że zawsze można wylecieć pustynny klucz, albo pustynny, nie pustynny, albo crimsonowy klucz, oba by były super. O, blindfold mi wypadł, zawsze itemek do właśnie tego Unkshielda. I chyba nawet był trudny do zdobycia, nie pamiętam czy kurczę na Crimson był trudniejszy czy na Corruption. Wydaje mi się, że na Crimson był trudniejszy, więc bądź co bądź fajnie, naprawdę. Te mumi, jedna, druga, trzecia i zero Dark Shardów. Nie wiem, zaraz się wkurzę i te krasnale tutaj przyniosę, żeby sobie szczęście zwiększyć. Dawaj, 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 jeden z drugim. No nie ma. Chyba wypadło, tak wypadło, dobra. Mogę się stąd wynosić. Teraz tylko Soul of Night, Shotgun i możemy sobie zrobić Onyx Blaster. Jeszcze parę takich spraw, bo ogólnie są skrzydła, jak wiecie, liściaste do kupienia u Witch Doktora. Raczej się to nie zmieniło, ale jedyne co się zmieniło to ich działanie. To znaczy są po prostu o wiele słabsze. Zbalansowali je. Za to widzę, że 60 golda kosztują, a nie platynę, więc może też koszt poszedł. No nic, w każdym razie zawsze lepsze takie skrzydła niż żadne, tak naprawdę. A jak się ma pani zoolog? Beczka, przecież ten beczka. Mamy u niej, w ogóle tego nie było, tego nie sprawdzałem w końcu, ale mamy tutaj Jousting Lance, dobra, Jousting Lance, może być. Jousting Lance i co? I jak to teraz będzie tutaj z nami współpracowało? To jest broń na wojownika. I o, dziubiemy przed siebie, jak Lansa, możemy trzymać i to zadaje obrażenia. Dowolną stronę, tak się zatrzymuje i się tak obraca, chyba tak wibruje nawet trochę, można powiedzieć. Może to być spoko, ale nie wiem za bardzo na co. Może na jakichś bossów, co stoją w miejscu. A tu mamy na Vanity, coś bardziej, ale to na głowę chyba. A, to jest czapka z królika, była w spoilerach pokazywana. Uuu, on jest żywy. Chowa się. Dobra, mogę sobie go wziąć. A możemy się teleportować tam na oazę? I możemy, już się wystraszyłem, że coś tu zostało zabite i niestety... No gdybym tego gaida się pozbył, to byłoby to niemożliwe. To wiecie co, coś tu dodam od siebie. Przyszedł jakiś arms dealer? Nie, to może przeniosę tutaj golfistę? No, golfista, bo gajd pewnie sobie za niedługo zginie, jak będę chciał dropić rzeczy. Mam jeszcze shotguna. Mam jeszcze shotguna, w ogóle wilkołak. Jak ja to uwielbiam, po prostu idę przed siebie i spotykam się z czymś takim, to jest niezapomniane. Build momentum to increase attack power, czyli trzeba z rozpędu chyba. No, coś tam, ale trzeba z takiego ostrego rozpędu, na przykład z tego konia. A, ale kawaleria, faktycznie. Moc tej lansy zależy od naszej prędkości. Ciekawy przedmiot. Ktoś mówił, że mój pomysł, powiedzmy, został wykorzystany z klasą jeźdźca. No i coś takiego niby tutaj jest, chociaż to jest wojownik. Ale wiecie o co chodzi. Mithril Crate. No nic ciekawego. O, Hematic Crate. Tyłek mi wypadł. I Palladium, nie platyna. Palladium spoko, możemy sobie nawet na start zrobić jakąś taką paladynową zbrojkę. Chociaż chciałbym zrobić tytanową, bo reworka dostała i... Bardzo mnie zastanawiało, jakby teraz się sprawdzała. O, jest Hematic Crate, a w środku... No, Ikor na przykład wypadł z tego, co widziałem. Tam jak parę nowych przedmiotów wypada, tylko one mi wpadają do tego Whitebuga. No tu na przykład Ikor, no i w sumie tyle. No nawet tych Crate'ów trochę jest, ale szczerze, nie wylatuje mi nigdy to, co chcę. No, jakiś tu Mithril Ore, to w sumie na kowadło zawsze będzie. Ale tak to, kurczę, tytan jakiś... Adamantyt co najwyżej mamy. No ja chciałem to titanium najbardziej i nie dostałem ani jednego. Bria z Palladium jest jeszcze dobrym pomysłem, ale szczerze... o co tu jeszcze wypadło? Titanium bary, jest, są titanium bary. To dobra, to możemy zbierać dalej. W każdym razie jest jeszcze opcja i no to nawet nie taka zła, żebyśmy poszli pozbierać Soul of Night'y, których potrzebujemy. Oczywiście tutaj, do tutaj. I dodatkowo poszlibyśmy jeszcze do Spider Nesta. Wtedy byśmy sobie nafarmili na nowego Summona, który może być całkiem niezły i zbrojkę, gdybyśmy nie pyknęli ze szybko z inną. Dobrze, zobaczmy jak się mamy tutaj z itemkami. Myślę, że mogę zrobić kowadło Mithrilowe. Chyba gdzieś miałem jeszcze więcej Mithrilu, tylko czekajcie, może... O, tutaj. Tutaj był Mithril. Możemy sobie zrobić kowadło. No i zastępujemy cyk. A do tego może jeszcze jakiś kobalt sobie przerobimy. I ile jest na zbrojkę dokładnie? 24 na napierśnik. Oj, dużo tego do zbierania jeszcze. W takim razie zróbmy inaczej. I się przeteleportujemy do piekła, tak jak mówiłem.
i możemy iść do góry i następnie tam podropić i Soul of Nighty i właśnie rzeczy na pajęczy set oraz summony. Bo te impy, no niby są spoko, ale już trochę będą moc stawać, a mogę sobie ułatwić sprawę. Na pewno takie miniony pomogą, zwłaszcza, że jeszcze przecież summoner dostał delikatne buffy, jakieś tam jakiegoś reworka, bicze dostał i te bicze właśnie mogą być ciekawe, bo parę teraz na pre-hard mode, znaczy nie, na początkowym hard mode mamy. I możemy sobie właśnie coś zdobyć już na start, co by sobie pomóc, tylko trzeba bardzo uważać tutaj. Nawet jak jesteśmy w tym miejscu, to możemy bardzo szybko się wywalić. I tego się właśnie tutaj boję. Już ja powiem, trzeba sobie radzić, no. Chcę te Soul of Nighty. Ile tam? 15 potrzebuję też, no. No, z tymi kałamarnicami, czy cokolwiek to jest, to będzie jeszcze trudniej tutaj przetrwać, ale ufam, że uda nam się zdobyć bardzo szybko rzeczy, które potrzebujemy i zmiatamy. Czyli po prostu już zbieramy na zbrojkę. O właśnie, spider fangi na miniony. Miniony pomogą. Nie. Idź sobie. Soul of Nighty jeszcze jakieś skapną może. O, jest Soul of Night. No to jeszcze 14. Te duchy to też są, kurcze. Będzie użerania się. Chociaż nawet dużo MP jest Flamelasha. Gra o przetrwanie, to trzeba przyznać. Co się tutaj nie dzieje w ogóle? Masakra. Nie gryź! Padaj, nie gryź! 5 Spider Fangów, 6 Soul of Nightów. Jeszcze tam siedzą, ale ja się boję tam wychodzić. Ajajajajaj! Muszę przyznać, że Hard Mode na początku to faktycznie na Master Mode jest chwytanie się brzytwy, byle coś zrobić. To trzeba przyznać, że jest o wiele trudniej, bo przeciwnicy ci zwykli, kurczę, tyle biją, że to jest masakra. Jeszcze nie mam jakiegoś super dobrego ekwipunku do tego wszystkiego. To też muszę przyznać, że zbroja meteorytowa nie jest jakaś dobra na start hard mode'a, więc wina leży po części we mnie, ale powoli się tutaj zbroimy. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardzo pocięty i kurczę wymagający, ale wydaje mi się, że dzięki temu zyska też inne aspekty, jak chociażby to, że zupełnie inaczej jest nagrane niż poprzednie serie miały właśnie ten etap gry. Oj, ale kurczę, na sam koniec. Dobra, to co? Mam nadzieję, że wyleci coś fajnego. Czy się dowiem, co wyleci fajnego? Arcane Warrior Emblem, Breaker Blade. No kurczę, znowu Warrior Emblem. Chciałbym nowe dropy jakieś na Summonera. Ale się wkopałem! Hehe! Smażcie się tam, pajączki, smaż... Nie. Ty, do widzenia. Tobie dziękujemy. Ty miałeś już swoją szansę. Jak tyle debuffów im wchodzi, to nawet to jakoś idzie sprawnie. Potrzebuję 40 parę tych Spider Fangów, natomiast Soul of Nighty przydadzą się jeszcze na mimiki. Nie zapomnijmy o mimikach. O, Traveling Merchant, to ja muszę lecieć, bo może coś fajnego tam u niego wystąpić. To zaraz tam pójdę. O, tu 15 tam było, 35 już mam łącznie. Dobra, za niedługo mogę wychodzić, jeszcze tylko te Soul of Nighty nieszczęsne. Dobra, Potion of Return, że też zapomniałem o tym. O tym, kurczę, dziadostwie. Musimy iść na oazę w takim razie. Dobra, idziemy na oazę. Zobaczmy, co sprzedaje pan podróżujący. Może będzie lepszy zapinator. Ale Angel Halo. Halo się czyta chyba. W każdym razie jest to chyba najrzadszy przedmiot z gry. Jeśli nie jeden z najrzadszych. Zakładając, że jakoś uda mi się tam wedrzeć, to mam bardzo dużo Soul of Nightów. Spider Fangi chyba tyle akurat, ile potrzebuję. O Jezu, 228, ale mi wywalił. Wiecie co, muszę przyznać, że ten miecz bardzo mi się przydał. Cieszę się, że go wyłowiłem, bo w wielu przypadkach uratował mi tutaj życie. Nakłada też debuff oczywiście, który jest troszkę im Ojojojojoj, ale się wkopałem, jak ktoś we mnie splunie teraz. 47 fangów, za chwilkę wychodzę. Chyba będę miał wszystko, czego potrzebuję. Bound Wizard. Gdzieś jest Wizard? Wizard? Patrzcie, czarodzieja znalazłem. Ty to chyba Halo lubisz. Dawaj mieczor, dawaj! Oj, one jak mnie ugryzą, to będzie znak? No niestety. Ja nie liczę, która to już śmierć jest, nie liczę godzin i lat. Ale możemy stąd z czystym sumieniem już wyjść. Mam wszystko, czego chciałem.
I teraz robimy sobie OP brońki, plus później jeszcze pewnie zbrojkę na Rangera do tej brońki, którą zrobię. Dobra, to tak, co robimy? Po pierwsze Spider Staff, bo jest dosyć mocny, mocne miniony. Imp Staff nie do końca spełniał moje oczekiwania. Całą zbroję, może niekoniecznie dla obrony, bo meteorytowa ma niewiele mniej. O, 39, a tu było 35. Także widzicie, jak to się tutaj przedstawia. No i ostatnia sprawa, Onyx Blaster, bardzo dobra broń. Potrzebujemy tylko pocisków i możemy sobie zrobić od razu ikorowe. No i potrzebuję lepszej zbrojki, bo moja obecna w ogóle nie jest pod to. Dlatego możemy nie wykorzystać tego potencjału, który drzemie tutaj, można powiedzieć nawet. To co, pociski, jedziemy robić ikorowe rzeczy. Chociaż zobaczę jeszcze, czy z ikoru są jakieś nowe. Ikor też można na strzałki zostawić w razie czego, bo ta broń z mimika też jest całkiem mocna. Ale dobra, na razie zróbmy sobie tutaj nasz kochany Onyx Blaster, pociski do niego i mamy fajną broń, gdyby coś tutaj nas naszło. Przydałaby się jeszcze jedynie zbroja, ale ufam, że do tej pory coś uda się nazbierać. I to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W przyszłym prawdopodobnie będziemy klepać nowego bossa, chociaż jeszcze zobaczymy. W razie czego mimiki są do oblukania i być może jeszcze Wall of Flesha postaram się między nagraniami pobić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, był on nieco dłuższy, bo niestety wymagała tego sytuacja, ale spokojnie, wydaje mi się, że i tak mimo wszystko wyszło całkiem fajnie. Zdobyliśmy, nie można powiedzieć, że nie, zdobyliśmy parę nowych rzeczy. No i w przyszłym kontynuujemy. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. No i do następnego, do usłyszenia. Pa, pa!